BG, mam dwa kociaki do oddania. Chcesz? Rudy i czarny. A ja mam Reksia niestety, on... Chyba kociaków aż tak bardzo nie lubi. Ale lubię koty, są bardzo fajne. Nawet jednego miałem, kiedy byłem mały, jeszcze w Polsce rezydowałem. Ten kot się nazywał Lalka i strasznie mnie nie lubiła ona. Zawsze jak chciałem ją pogłaskać, to tylko miał i pazurami, kurde. Miałem ręce pokrwawione cały czas. Udowodnij, że nie umiesz śpiewać. Nie muszę tego udowadniać. Wszyscy to wiedzą. Czy mi się zdaje, czy tutaj zombie się zrespili? O, zrespili się. No nic. Będę musiał ich jeszcze raz ubić. Shit. Och, nieważne. Chociaż nie, tego rozwalę, bo szkoda mi tych naboi. No. Do widzenia. A dobra. Chcecie moich naboi posmakować? To proszę bardzo. O. Ale ty posmakowałeś moje nogi. Wynocha. PG, jest jedna łapka w dół. O my god, co ja teraz zrobię? Ale nie, na serio, no. Jak komuś się nie podobało, to w porządku. Ma prawo dać łapkę w dół. Dobra. Dobra, już zaczęłam cię molestować na Twitterze, kochany się. Nie, nie chcę przez to przechodzić po raz kolejny. Dlaczego ten Totodile za tobą pije wódę z Shinronem? Ponieważ to są najlepsi kumple. Polecasz Log Horizon takiemu mango zjebowi jak ja? Oczywiście. Log Horizona polecam każdemu, kto lubi gry MMORPG, albo przynajmniej ma pojęcie, jak te gry MMORPG działają. Zaraz, jeszcze tutaj jeden śmierdziel gdzieś. O! Siema! 1000 gold, please. O, oczywiście. Dobra, jeszcze nie jestem ranny. O, shit! Ile was tutaj, kurde, przywiało. Dobra, padnij, powstań, Powerade. Nie, nie powstawaj, bo to byłby problem. Moment. Pewnie za to, że nie zaśpiewa. No co to za debile dają łapki w dół? Mam pytanko co do SAO. Podobne, bo SAO to zajebiaszcze było. Log Horizon jest jeszcze lepsze, moim zdaniem, od SAO. W sumie Sword Art Online... No... Sam nie wiem, to taki bardziej harem dla mnie był. Niż shonen, ponieważ... No cały czas tylko ten Kirito z tymi babami tam chodził, jakby kurde nie było niczego innego do roboty. Kurzało mnie w sumie to trochę, bo... Ech. Ale nie wiem, jeszcze jest Sword Art Online 2, no nie? I szczerze mówiąc nie chce mi się tego oglądać. O. Trafiam czy nie trafiam? Nie, on nie żyje, dobra, ha. SAO było najgorsze, ale Log Horizon 100 razy lepsze. Ja haremów to nie lubię, ale fabuła była okej. Okay. No też bym powiedział, że fabuła była okej w Sword Art Online. Ale to raczej wykonanie takie trochę mech. O, dziękuję bardzo. Chyba wyciągnę mój granatnik. Będzie mi potrzebny. It's locked. Okej. Okay. Chyba za niedługo już będziemy mogli wyjść z komisariatu. To już tylko końcówka komisariatu mi została. Obejrzałem, tam nie ma haremów, ale to jest BF wersja animowane SAO 2. PG, chcesz zobaczyć małe Totodile w piwnicy? W piwnicy, co? Hym, osied. Wiedziałem, że będzie tu coś wrednego. No chodź, no chodź. Muszę was ubić tutaj. Chociaż w sumie szybciej będzie, jak tak zrobię. Do widzenia. Do widzenia. A ciebie pistoletem. Bo najlepsze wy się nie znacie. Było na GTX-ie to chyba kiedyś.
sumie niepotrzebnie chyba w nich strzelam, bo tutaj zaraz inne potwory się pojawią na ich miejscu. Ale co mnie tam? Nie obchodzi mnie to. Shit. Dobra, leży. Gothic, jedna z moich ulubionych gier RPG. Zawsze chciałem ten. Ja nigdy w Gothica nie grałem, ale zawsze chciałem ogarnąć. Shit. Za to, że mnie tak przestraszyłeś w cudzysłowie, dostaniesz granatnikiem po głowie. A ty pistoletem. Ale ten, słyszałem, że z tych gotików to ta arkana cała czy coś, to jest najgorszy. Nie wiem, czy to prawda, bo... Znaczy, no może to być prawda, ale... O Jezu Chryste! Spieprzaj. I git. Psygambit. Ja lubię fantasy mecha, ale w prawie każdej takiej produkcji występuje ecchi i harem. Coś w tym jest, muszę przyznać. Słyszałem, że Ania ci powiedziała o grze. Tak, powiedziała. Chcesz Gothica? Może nie... Nie teraz, bo mam teraz dużo gier do przechodzenia, szczerze powiem. Nie mogę tego ogarnąć aż tak bardzo. Teraz przechodzę Shin Megami Tensei Digital Devil Saga 2, które tam na testowym streamie ogrywałem trochę. Przechodzę też Ace Attorney, Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations. Tak więc to też takie trochę czasochłonne jest. Ecchi idzie przeboleć, ale rysuneczki to mnie nie podniecają. Dlaczego zabijamy zombie, skoro oni tak nie żyją? Ponieważ zabijamy ich dlatego, żeby oni nas nie zabili. Jak to było? Up, up, down, up, up chyba. Down. Up. Down. Jej! Dobra, jest. Prostu cycki. Dlaczego... A, dobra, to już czytałem. Hej, cześć Roxy TFM. Dobra, ja muszę lecieć na próbę. Na razie, krówka, dzięki, że wpadłaś nawet na chwilę. Czy tu nic nie ma? Chyba nie ma. Boi. Kurde, dużo tych marych mam ze sobą. Cieszę się z tego, ale... Dużo inwentarza mi to zajmuje też. Coś mi się zdaje, że będzie coś wrednego za niedługo. Tędy muszę pójść. Autopsy room. Niech będzie. Na jaką próbę? Kto zna Hyperdimensional Neptuna? Neptunia raczej. Ja znam. Ale ten, to są te gry, no nie? Ale one są strasznie drogie. Nieraz chciałem sobie taką kupić, ale kurde, patrzę, 60 euro, mimo tego, że gra 2-3 lata ma, wypierdzielaj. Nie mam zamiaru wydawać tyle pieniędzy na taką grę. Zara. O! Kolejny herbal! Oh my god, już powoli zaczynam się denerwować, że tych herbali mam. Nie powinienem tego robić. Jak zdobędziesz Gothica, to może nagrasz z niego serię. A zobaczymy, zobaczymy. Szczerze mówiąc, to mogę tylko powiedzieć, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, no to w takim razie... A, już wiem, gdzie muszę iść. Tak czy siak muszę wrócić do... tego. Skrzyni. Chociaż nie, tu chyba będzie skrzynia za niedługo. No cóż. Każdy, kto powie, że PG nie jest zajebisty, będzie musiał siedzieć spędzić całą noc w klatce z Jeffem. Ja dużo anime pochłaniam w jeden wieczór, te 12-odcinkowe. Ostatnio obejrzałem Deadman Wonderland, to jest bardzo fajne. Nawet fajne, Bakemonogatari. Schiza totalna. Ja Bakemonogatari, szczerze mówiąc, nie idzie mi. Spróbowałem obejrzeć shit. Niech będzie, niech stracę. Próbowałem obejrzeć Bakemonogatari, ale po kilku odcinkach dałem sobie spokój. Nie czaję tego anime wcale. Może jestem za głupi na nie. Kto wie. A, tu pieski będą. O, hi, dogi.
ta. Ania ci powiedziała o mojej ósmej generacji, że tam chcesz ten dać lidera z salę mroku. O, to tutaj jest. Dobra, jest, zajebiście. Chciałeś dać salę mroku, no nie? W tej generacji. No to dobry pomysł. W końcu nigdy ich praktycznie nie było. Cały świat zapomniał o Gotiku. Ja nie zapomniałem. Bo chciałbym to ograć. Moment. Ty pójdziesz tu. Kurde, zobaczcie, ile tych green herbów mam. I mix herbów. Jestem zarąbisty. Ta. Chyba wiem, co tu będziemy robić teraz. Ja zaraz popełnię origami, jak nie zaśpiewa. Boku no piko 2 minuty i czyścić oczy do łazienki. Zegambit, jak nie zaśpiewasz, napiszę twoje nazwisko w Death Note. Hello, cześć Noob Life TV. To możesz pisać, ja jestem odporny na ataki śmierci. Mam taką personę, która blokuje takie ataki. Tak naprawdę to nie, w Let's Playu jeszcze nie mam takiej persony. A przydałaby się. Boku no Pico oglądam zawsze przed snem, polecam. Free Studio z tym pojemnie. A co jeśli PG tak naprawdę jest w części brokiem, jest zajebista, ale nigdy nie otwiera oczu? Ale na serio, o co chodzi z tym Boku no Pico? Ciesz się, że nie wiesz, o co chodzi. Psy Gambit, wow, rozśmieszyłem cię! No pewnie! Wy mówicie, że Boku no Pico to zło. Obejrzyjcie Bible Black. A, to czytałem, to też... Znaczy, nie czytałem. Słyszałem o tym, że jest bardzo zboczone. Przygoda w hotelu Tifa XPG. Ja polecam Seirei Tsukani no Blade Dance. PG, złapałeś już to Totodile'a? Pewnie, że tak, już kurde Feraligatra mam. Od dawna. Na szczęście nie powiedziała ci o Flyon, latająca ewolucja Eevee. O, to teraz już wiem. A no, teraz Sherry będziemy grać. Tą małą gówniarą. Będziemy musieli uciekać nią od Marcinów 4007. Pierwsze 2 minuty wkładają sobie dwaj chłopacy do tupykowskie lodu, nie? Serio? Kostkę lodu! No, lepsza kostka lodu niż jakiś kamień czy coś. Zresztą ja sam nie wiem. O, spadać Marciny. A co z Sayano Uta? PG to taki buntownik, że w Totodile'a złapał w Pokémon Red. Zostałem uodporniony na cringe'owanie. Wszystko przez oglądanie poniaczy 2 dni na godzinę. Boku no Pico to taki yaoi, jak przed chwilą przeczytałem, lubię obejrzeć. Ludzie, nie zmuszajcie PG do śpiewania, bo stanie się killerem i popełni sudoku. Kogo najchętniej byś zabił? Oczywiście, że klasycznie Jeffa de Kindlera. Ej, stop. Kurde, Sherry to jest naprawdę strongman. Patrzcie, jak te ciężkie pudła popycha sama. Pokémon Go ma tylko 151 Pokémonów dla PG, dodano jeszcze 3. To daj jego ewolucję. Chciałbym, kurde. All you had to do was... Chcesz zobaczyć swoje paluszki? PG to taki buntownik, że robi minutowy ryż w 59 sekund. Wait, kto tam z was był brony? Ania ci powiedziała o grze? W tym. No trochę powiedziała. Czy Jeff czy Lui? Jeff czy Lui? Szczerze mówiąc, jedno i drugie to kurde pewna śmierć. Więc ani to, ani to. Oglądałeś High School DxD? Oglądałem jeden odcinek i zbyt zboczony jak dla mnie. Ale Toksik bardzo lubi High School'a. On jest fanem High School'a, że tak powiem. Po prostu nie może bez tego żyć. Cały czas mi mówi, żebym to obejrzał. A ja cały czas mu mówię, że nie mogę, bo to jest zbyt zboczone jak dla mnie. O, a co się z wodą stało? Zapomnieli dać tekstury wody, no trudno. Lewitujące pudła też są w porze. Kto chce się zapytać, czy zna ten ktoś Kloping?
Ja wiem, co to jest. To jest coś strasznego. Kręcą cię furii? Nie. Nie, ja tam powiedziałem, że mi nie przeszkadzają, ale czy kręcą? Pewnie, że nie. Ja tam lubię zwierzęta, ale nie aż tak bardzo. O nie. Aha, jestem małą dziewczynką, nie umiesz mnie złapać. Jestem kurde Sherry Birkin. Czy Raichu ma mega ewolucję? Chyba nie. No nie, muszę zobaczyć, co to Clopping, bo nie wiem. Nie patrz! Nie patrz! Naprawdę nie patrz. Nie rób tego. Gdzie jest Kruwencja i Puniencja? Krówka poszła na próbę, a Punia gdzieś tam chyba jest. Ja pierdolę, piąty live, który u ciebie oglądam, piąty raz ktoś spytał o High School DxD. To jest gorący temat. O nie, o nie. Jeżeli mnie nie trafią... O, no, jestem zarąbisty, kurde, Sherry Parkour do jasnej cholery. Ani razu mnie nie trafili. PG, pomóż. W czym? Nie, nie zatrzymasz mnie, ile będzie jeszcze trwał live do końca gry? Zgaduję, że gdzieś tak po 8 już powinno się skończyć wszystko. Tak więc jeszcze dużo czasu jest. Mój tablet cierpi przez przemianę Kanekiego. Skończył mi na 2014. Obejrzyj se TG. Tokyo Ghoul. O, widziałem pierwszą i drugą serię. Ale druga seria taka trochę mech. Ale pierwsza była spoko. Psegami, czy to normalne, że sapie do zdjęć Jeffa, to znaczy kolega sapie? Nie, to nie jest normalne. Wake me up before you go go. FIFA robi ci loda. Ja lubię waniliowe. High School DxD w jeden tydzień wszystkie sezony, ale nie mam waifu i nie wpierdalam zupy chińskich pałeczkami. Pewnie nie zatrzymasz mnie, no chyba, że zaśpiewasz. Dlaczego ten Totodile wygląda, jakby miał fazę po LSD? Nie wygląda, jakby miał fazę, tylko po prostu się ze wszystkimi wita, ponieważ jest dobrze wychowany. Kuzyn jest zarażony Jeffozu, a drugi Jackozią pomocy BG. Jakiś masz lek? Trzeba odciąć od internetu. I tyle. BG to taki mutownik, że jak spadł, to chybił w gaśnicę. Wake me up inside. I can't wake up. Wake me up inside. Baby. Hold my... coś tam i save me from the dark. No kurde, bierz to. On wpierdala zupkę chińską pałeczkami, jak, a nie się wita. Ja wrócę za jakieś 30 minut, ZW. Na razie PG, I'll come back. Dobra, to ja będę... Chyba jeszcze będziemy grać wtedy. Chyba jeszcze będzie Resident Evil na całego. Lubisz placki? Oczywiście, że lubię. Może to Totodile ma fazę na witanie. No właśnie. Kto wie, kto wie? On tylko sam wie. Dobra. W sumie może tego noża zostawię. Na razie. Chociaż nie. Nie zostawię. Ponieważ za niedługo będę mógł... Znajdę chyba sobie poszerzenie mojego ekwipunku. Tak mi się wydaje. Czy to było... To było gdzieś tu na pewno. Ta druga jest zła, to Totodile ma zawsze fazę. Maćku, jeśli czytasz ten komentarz, to znaczy, że nasza technologia pozwala się komunikować z osobami w śpiączce. Tak, jesteś w śpiączce. Prosimy, obudź się. O kurde, spadać, głupie pchlarze. Jesteście reksiami do jasnej cholery. No cóż, w sumie może i jestem w śpiączce, no bo w końcu tyle widzów mam. Na YouTubie. Raczej bym się nigdy bym szczerze powiedziawszy, nigdy bym siebie nie widział w osie. Wiedziałem, że się respią. No. Tak jak chciałem powiedzieć, nigdy w życiu bym nie pomyślał, że aż tyle tych widzów będzie na YouTubie, że aż tyle ludzi będzie oglądać te moje wypociny. U mnie... O! Shit, moment. Nie! Oni mogą mnie rozwalić. O! Chodź tu, kurde! Niech to. On chyba się zatkał.
Już się odetkał, bo słyszałem jak człapał. Chodź tu, kurde. Osiedł. Fajnie, dzięki kurde tym skurczybykom straciłem dwa te naboje do granatnika, ale to nic. Sejgambit, gorzej jest jak ktoś wie, kim jest Zontan oraz wie, czym jest Midspin czy Lemon Party. Ja akurat nie wiem. Że się masturbuje to dobrze, bo zdrowotne, ale do Jane to raczej źle. Zgasiłam papier... Och. Głupie zombiaki nawet nie pozwalają mi czata czytać. Chwila, moment. Tak. Tu będzie bezpiecznie. Zgasiłem papierosy komuś gaśnicą. Spokojnie, zaraz zemdleję i walnie głową o gaśnicę. Zontan to życie. Psygambit zapomniałem. A, zapomniałem! Legie to taki buntownik, że nie poszedł spać. Gryzą cię. Midspin, to mój pierwszy... To twój pierwszy dzień w internecie? Nie, nie jest mój pierwszy dzień w internecie, po prostu... Ale chyba... Chociaż kto wie, może gdzieś to kiedyś słyszałem. Ale zielonego pojęcia nie mam. Tak. Dziękuję, teraz będę mógł nosić wiele rzeczy ze sobą. Jej! Szli. Jaką następną creepypastę zmasakrujesz? Tego nie powiem, nigdy nie mówię. Bo jestem wredny. Grasz ty w CS-a i oglądałeś taki hit jak Mirajniki? Co ja pierdzielę, to za duża schiza. CS-a grałem w CS Source i w 1.6. A teraz w gry online nie grywam, więc nie. O, shit. Pierdzielę to. No chodź. Teraz muszę się skupić. No chodź, no chodź. Moment, moment, przeładować muszę. Nie liczyłem moich nabojów. Reksio was wy wszystkich obsmrodził. Fuj, zabieraj tą dupę. Wynocha. No kurde, padniecie w końcu. Już? Nie. Dobra. U mnie za oknem jest jakaś dziewczyna z gaśnicą. Pomóż! Zaczyna je otwierać. To na pewno nic ci nie zrobi, bo gaśnica jest zbyt... za dobrą bronią, żeby ktokolwiek mógł nią operować tak jak trzeba. Najwyżej się poślizgnie i pieprznie tym pustym cebrem i nic się nie stanie. No chodź. Ha, to takie zabawne. No. Lubię znęcać się nad zwierzętami. Dobra, moment. Kurde, chybiłem. No dawaj, dawaj. Leży, leży. Rzuca fanfikami. Proszę, klamko. PG, grałeś w Metal Arms na PS2? Nie, nie grałem. Znasz trollpastę homoseksualiu? Czytałem kiedyś. Powalone. A jakie anime prócz Log Horizon polecasz? Bo chcesz zarwać nockę, a jak mi do gustu nie przypadnie, to wiesz, szukam czegoś fajnego. Godzinę. Takie z grami... O, shit. Takie z grami online jeszcze polecam Overlord. Coś takiego, tak to się nazywało. To jest bardzo fajne. Koleś jest zamknięty w grze online i po prostu w niej żyje tak jakby. Taki, on jest takim szkieletem czy coś takiego, o ile dobrze pamiętam. Osiedl! No kurde, padniesz! No, dziękuję. O, jestem ranny. Powinienem się wrócić do skrzyni, jeżeli jakaś tu będzie. O, hello! PG to taki buntownik, że znęca się nad zwierzętami, strzelając w ludzi.
Sorry, odbiło mi się. Tu chyba będzie marycha. O, jest niebieska. Zielona by mi się przydała, ale co mnie tam. Co z Axel World? Nie znam. Oprócz MMORPG. Nie rozumiem. Ile? W sensie, że w co grałem oprócz MMORPG? A ja wiem, ja głównie w MMORPG grałem kiedyś. Okej, chyba powinno być okej. Już nie będzie żadnych śmierdzieli. Bądź boski niczym Jezus i chytry niczym Chrystus. Jezus chytrus. Moment, ty leżysz czy nie? Tak, nic mi nie zrobisz, dobra jest. Co my tu mamy? Nie! Film mi nie jest potrzebny. Tylko tam wywołuje się go i dostaje się zdjęcia do dokumentów. Nie jest nic ważnego. To coś. Chyba tu będą marychy. A! Dziękuję bardzo, to mi się przyda. Okej. Już czuję się bezpieczniej. Dobry Psygambit, co sądzisz o nadchodzącym Resident Evil? Cześć, podmieniec Szajewski. Co sądzę o tym najnowszym rezydencie? No, przyznam, że jest to coś ciekawego, ponieważ no, to będzie gra z pierwszej osoby, czego w głównych rezydentach raczej nigdy nie było. Tam były oczywiście tam Survivor i tak dalej, ale to się nie liczy. No a tak czy siak, no, jestem ciekaw, co oni z tym zrobią, chociaż też przyznam, że wolałbym, żeby to była gra z trzeciej osoby. Ale co zrobisz? Jeżeli wrócą do korzeni horrorowych, na co wygląda, to dla mnie będzie git. Anime prócz MMORPG, nie tak jak Log Horizon. A, okej. A ja wiem, a jaki anime ogólnie lubisz? Ogarnijcie Dauna. Jakie co sądzisz o Silent Hills? No, sądzę, że Konami może się jebać. Szczerze mówiąc. Ech, boli mnie to po prostu, że skasowali to. Zresztą wyraziłem moją opinię na tym, na Miejskich Legendach gier najnowszych. Tak też tam powyzywałem chyba Konami, no bo oczywiście Silent Hills anulują, skasują, a kurde maszyny pachinko z Silent Hilla to zrobią, nie? Żeby ten sztylet jeszcze bardziej. O! Nieźle. Żeby ten sztylet jeszcze głębiej wsadzić w serce fanom. Dlaczego Reksie zabijasz? To nie są Reksie, to są wredne psy. Takie jak Deadman Wonderland. O, fuck me. Znowu wy. Chodź tu. I ty też. Deadman Wonderland, tak? W sensie, że flaki i tak dalej. To w takim razie polecam Corpse Party Tortured Souls. Higurashi no Naku Koroni, Umineko no Naku Koroni, Shiki, mimo tego, że no, flaki tam są na samym końcu, ale to jest naprawdę bardzo fajny, horrorowy animiec, polecam. Nic tu nie ma. Nic pożytecznego. Co tam jeszcze? A ja wiem. Mniej więcej no, te co powiedziałem. Chociaż myślę, że już Higurashi raczej mogłeś obejrzeć, bo to raczej klasyk jest. No, teach me. Candy Cane, zauważyłem. Black Rock Shooter? Oglądałem, ale sam nie wiem. Takie jakieś byle jakie mi się trochę to wydało. Ale hej, można obejrzeć. Higurashi no Naku Koroni na wieczorynkę. Najlepiej nazywać murowane Mister X w Redoty. Siema. Do widzenia. Kurde, kolejny. Dobra, ciebie pistoletem rozwalę. Notice me, Nina TK, mode on. Off!
Jezu Chryste, przestańcie wgryzać się w te nogi, Claire. Na serio. Ech. Tak jest takim buntownikiem, że pyta się, kiedy powtórzą tego karnego. A, okej. Dzisiaj leciał niesamowity świat Gambola. Był odcinek składanka, w którym było odniesienie do tej pasty, którą zjechałeś. A korp Sparty? Tak jest takim buntownikiem, że się zbuntował przeciwko samemu sobie. Tak, korp Sparty jest fajnym animcem, ale tylko i wyłącznie jeżeli nie oglądaliście, znaczy nie graliście w grę. I jeżeli graliście w grę, to nie oczekujecie niczego poza flakami. A tak to... No jest w porządku. Chyba najbardziej brutalne anime, jakie oglądałem, szczerze mówiąc. A co robi Rexio? Gdzieś tam na dole siedzi. Pewnie uszko swoje gryzie. Znaczy nie swoje, tylko prosiakowe, które ze sklepu przynieśliśmy dla niego. Co tutaj będzie? Let's go and check it out. Nie, zaraz. Muszę wrócić do pudła, pewnie tam będę potrzebował tego, zapalniczki. Higurashi porzucone po śmierci jednego bohatera, a Shiki zacząłem oglądać, ale nie wiem, czy skończę. Korps Party mi się nie podoba, a i oglądają się Anodera, fajne, ale horroru to nie widać. Widziałem Anodera i tak szczerze mówiąc, mech. Ashiki polecam skończyć, to jest naprawdę fajne anime. Jeżeli w atmosferę się wgłębisz i tak dalej, to jest naprawdę super. Mimo tego, że na początku to takie trochę dość powolne jest. Wezmę jedną marychę ze sobą, zieloną. Tak. W sumie... Korbkę jeszcze zostawię. Chociaż nie, może korbkę ze sobą wezmę. Tak. Wezmę jeszcze kuszę, przeładuję. Tako, Combine. A, okej, nieważne, w takim razie zostawię to i to. Sorry, chciałem napisać PG to taki mutownik, że bez przerwy. PG to taki mutownik, że odprawiał rytuał Pacinko dwa razy. Jaki rytuał? Ja nie odprawiam żadnych rytuałów. PG jest takim mutownikiem, że uratował Ip, Garego, Mary i siebie samego w jednym endingu równocześnie. PG, odgadniesz? Oglądniesz na dobranoc horror. Sam nie wiem. Zobaczymy. Tak, dobra. Mam wszystko? Mam wszystko. Idziemy. Let's go, let's go. Ile już? 2 godziny, kurda. Ja jeszcze w komisariacie jestem. Segambit, a jeszcze nie chodziło mi o flaki do tego Wonderlanda. Tylko coś w stylu Mirai Nikki. Kurde. Ciężko teraz mi się nad tym... może to nie jest w stylu Mirai Nikki, ale Umineko no Naku Koroni. To jest od tych ludzi, co Higurashi zrobili. To było bardzo fajne. Let's go tutaj. Coś mi się zdaje, że będzie tam wrednego, więc... Przyszykuję od razu mój granatnik wierny. Który mnie nigdy nie zawiódł. Dobra, PG jest takim buntownikiem, że wszyscy go to kochają. PG jest buntownikiem, bo zażywa marychę. I nie byle jaką marychę, bo czerwoną też i zieloną. Taką mieszankę fajną. Cholera, zapalniczki nie wziąłem, blać. Muszę się wrócić. Niech to. Długo mam jeszcze stać za tobą, żeby ci piątkę przybić? Ale za mną nikt nie stoi, za mną jest ściana. Aż się obejrzę? Nie, nikogo nie ma. Tak na wszelki wypadek, najlepiej dmuchać na zimne. Segambit, możesz powtórzyć nazwę powoli? Umineko, czyli U-M-I-N-E-K-O, Nonaku Koroni. To taka sama końcówka jak... właściwie to masz Higurashi Nonaku Koroni i zamiast Higurashi jest Umineko. I... ten animiec ma naprawdę zajebisty opening. Wróciłem! Cześć Jakub Konieczny. PG lubi, PGJ. No nie oglądałem. Pitbulla? Nie kojarzę. Umineko Nonaku Koroni, no właśnie. PG, ile masz lat? A na ile brzmię?
Ale ja jestem człowiekiem ścianą i nikt mnie nie rozpoznaje. W ogóle mam zapalniczkę? Mam. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? O, jest. Jakubie, dlaczego jesteś taki konieczny? Ania zalała mi klawiaturę. Daj zielone. PG, co sądzisz o Siren Blood Curse? I czy nagrasz, nagrasz gameplay? Siren Blood Curse jest... no, przyznam, że to bardzo fajny horror, ale wkurza mnie w tej grze, jak i właściwie w całej serii, to, że jest tak strasznie oskryptowany, że jeden fałszywy ruch i już dostaniesz w pierdziel. Ale tak to nie wiem, może zrobię z tego gameplaya, zobaczymy. Idę tędy. Jeszcze ten, mam pierwszą część Forbidden Siren, ale to było tak... Nie podoba mi się pierwsza część tego, ponieważ, no, już powiedziałem, jest strasznie oskryptowana. Jeden głupi błąd i już po tobie musisz zaczynać wszystko od nowa. Chociaż nie wiem, może tam jakieś checkpointy są, ale nie mam cierpliwości do czegoś takiego. Nie lubię gier, w których, które polegają na tym, na sposobie prób i błędów i tak dalej. No chyba, że to Demon Souls i takie rzeczy, no nie? Chociaż też, w sumie też zależy jaka gra. Tutaj będzie spray. Hello. Hell yeah! Lubi harem z, PG lubi harem z Final Fantasy i Persony, dziewczyny. Zaraz, jak to było? 12, 13, 11? A, najpierw muszę to zrobić. 12, 13 i 11. No dalej. Hell yeah, znowu pamiętałem. Jeśli najarasz się twardych narkotyków, to powiedz, że te wszystkie pasty z Jeffem, Sonikiem i TD są fajne? O, shit. O, właściwie to o nim zapomniałem. Niech spada. Mister X, kurde. Wiem, rozumiem. Podnieś to. Dobra, to mi się przyda. Teraz spierdzielam stąd. Właściwie to można go chyba ubić w pewnym momencie, ale wolę tego nie robić, bo nie chcę marnować ammo. Katamari Damacy? Nie, nigdy, ale zawsze chciałem zobaczyć, ale one są strasznie trudne do znalezienia, te gry z tej serii. O, fuck me. O, wpierdziel się! Kurde, Falcon Punch mi na do widzenia zrobił. Dziękuję bardzo, to mi się przydało. Sądzisz o nowym DMC? I co będzie dalej z serią? No, nowy DMC, czyli ten DMC Devil May Cry, ten reboot? Ble, po prostu, co mam do powiedzenia na ten temat? Nie lubię tej gry. Jest okropna. Ale chętnie kiedyś bym zrobił serię z Devil May Cry jakiegoś. W sumie chciałbym ograć wszystkie DMC. Ale problem jest taki, że za bardzo w nich lamię. Jak gram w te Devil May Cry'e, to zawsze mnie palce potem bolą. Dobra, ja spadam. Bajo. Na razie Noob Life TV. Baton. Lubisz FNAF-a? Powiedział pewien nieznajomy. A to już odpowiedziałem na to pytanie. Powiedziałem, że nie przeszkadza mi specjalnie FNAF. Ty idziesz tu. Ciebie jeszcze chyba na razie nie będę potrzebował. Tak. Wydaje mi się, że z taką ilością przedmiotów będzie git. Teraz na samą górę idziemy. Dobra, jest. Słyszałeś o hiperrealistycznych latających zwłokach z okresem hiperrealistyczną? Nie, nie słyszałem o takich zwłokach. Mamy równe 2 godziny streamu już. Równe? U mnie są 2 godziny i 10 minut. I 18, 19, 20 sekund. Tak więc można powiedzieć prawie równe. To jest fangirl z MPG, dziewczyny. Osied! Muszę uciekać. Ha, nie trafiłeś mnie, bo masz zeza. Moje ulubione DMC to 4, dlatego też zawiodła mnie najnowsza odsłona.
bo od premiery czwórki miałem nadzieję, że będzie kontynuacja historii Nero. Mi czwórka też bardzo się podobała. No ale przyznam, że było widać, że trochę się pośpieszyli za bardzo z Devil May Cry 4, ponieważ tam na początku, jak Nerem się grało, no nie dochodziło się do pewnego momentu. Później grało się Dante i to były te same levele z Nera, tylko że od tyłu. Trochę takie było bech, moim zdaniem, ale hej, gra była fajna. Jest fajna. I lubię też bardzo Devil May Cry 2, mimo tego, że ludzie nienawidzą tej gry z jakiegoś dziwnego powodu. Dla mnie tam Devil May Cry 2 się podoba. Także Hotka przepowiada przyszłość. Można ją zobaczyć, śmierć twych rywali, powiedziała Marianna do komody. LSD Dream Emulator? Tak, znam to. Grałem w to trochę, ale ja pierdzielę, co to kurde jest. Dziwne to jest. Chodzisz, kurde, dziwne rzeczy się dzieją i to wszystko. Użyjmy tego. Co sądzisz o Boku no Hero Academia? Widziałem to. Bardzo fajne. Chyba drugi sezon zapowiedzieli. Nie jestem pewien. Słyszałem tylko. Może to tylko plotki czy coś. Ale z drugiej strony, no... jak ludzie mówią, że to jedne z najlepszych anime tego sezonu, to... zdziwiłoby mnie, jakby nie zrobili drugiego sezonu. Masz jakąś ulubioną creepypastę? No, jak już powiedziałem, ciężko powiedzieć, ponieważ... nie mam ulubionej, mam ulubione. Ale ciężko mi teraz nad tym myśleć. Chwila. Dom bez końca jest spoko. Godzilla NES, którą przeczytałem, też jest spoko. Kurde. Ty dałbyś mi spokój do jasnej cholery. No, dziękuję, Claire. O! Falcon Punch. Kurde. Nagrasz Indiana Jones The Killer. Nawet już Indiana Jones, kurde, nie może uciec od killerowych fanfików. Serio? Oglądałeś takie anime, co była stronę, do której wchodziło się o północy, wpisywało się imię, dokonywało paktu, nie pamiętam nazwy. Strona o północy. Halender. Co to było? Kojarzę coś takiego, ale nie pamiętam. Coś mi się zdaje, że zapomniałem czegoś. Chociaż nie, zaraz. Mam chyba drugą część tego niebieskiego kamienia. Zobaczę. Gdzie ją mogłem znaleźć? A, co rozpierdzieliłem wszystkich. Dobra, jest. Grałeś w taką serię House. To chyba trzy krótkie gry w necie można znaleźć za darmo są. Grałem. The House 1, 2 i Halloween, czy coś takiego. Widziałem dużo ludzi na YouTubie, którzy robili let's playa z tych gier. I strasznie wrzeszczeli z tymi całymi straszakami. Tam w sumie te house'y polegają tylko i wyłącznie na tym, że tam klikasz na jakieś tam rzeczy, jakieś rzeczy się dzieją różnorakie i kurde, jumpscary wszędzie. Zawsze i wszędzie. I no niestety, no ale całkiem w porządku było, muszę przyznać. Fajnie było oglądać, jak wszyscy tak wrzeszczą. Jaki jest twój ulubiony przeciwnik serii Resident Evil? Ja osobiście uwielbiam Salvadora z czwórki, ten z piłą. A, no, kojarzę go. Ale tak, no, najulubieńszy przeciwnik? Chyba to będzie chyba ten wąż cały z jedynki. Ponieważ to w końcu wąż rzeczny i on jest niebezpieczny. Mam tą część? Kurde, nie mam tej części, gdzie ją się zdobywało. Fuck. A, wiem, gdzie się zdobywało. Już panuję nad sytuacją w pożądalu. I przy okazji. Jeszcze te... pozostałe wezmę kawałki. Ciebie i ciebie. Dobra, szli. Gdzie to było? Wąż rzeczny, tu-du-du-tu-du-du. Widziałeś film, w którym dziewczynka z The Ring i z Klątwy walczą ze sobą? Śmieszne. To chyba była scenka ze strasznego filmu któregoś.
Ja tam pamiętam scenkę, że tam wychodziła ta cała Samara z ringa i z jakąś murzynką się lała. To było bardzo też zarąbiste. W sumie straszne filmy są bardzo fajne. Te filmy, no nie? Takie parodie horrorów, bardzo fajne. Co sądzisz o trójkątnogłowym? Sądzę, że ma bardzo zarąbisty miecz. I długi. Zarąbisty miecz. To kurde wredny kształt. Nawet nie jest trójkątem prostopadłym. Jeżeli to ma sens, bo nie pamiętam, jak po polsku się te trójkąty nazywało.